Chciałam Państwa zaprosić w tej chwili do drugiej części naszego spotkania, czyli do podpisania aktu elektronicznego w podstawie dyplomu kontowo-biorowym. Zapraszam sygnatariuszy dokumentu, to jest pana Krzysztofa Zimowicza, prezydenta Polskiego, panu prezydencie. Zapraszam pana Gustawa Marka Brzezinę, marszałka województwa. Zapraszam. Zapraszam również pana Stanisława Kalarusa, przedstawiciela pana prezesa zarządu Dana Kresła. I zapraszam pana Konrada Nowaka, prezesa zarządu. Możemy zabrać ten mikrofon. Ja pozwolę sobie Państwu odczytać akt elekcyjny. Inauguracja budowy ciepłowni Kortowo-Bio Olsztyn 27 sierpnia 2018 roku. W obecności władz miasta i regionu oraz pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i zaproszonych do stałej gości dnia 27 sierpnia 2018 roku uchwalono ten akt erekcyjny w fundamencie budowy ciepłowni Kortowo-Bio Olsztyna. Pragnieniem wszystkich jest, aby ta ciepłownia służyła jak najlepiej mieszkańcom Olsztyna, wytwarzając efektywne i ekologiczne ciepło trafiające do miejskiej sieci ciepłowniczej. Projekt budowy ciepłowni Kortowo-Bio powstał z myślą o przyszłości, komforcie i bezpieczeństwie cieplnym mieszkańców Olsztyna, dążąc przy tym do uzyskania przez miasto Olsztyn statusu efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego. Głównym projektantem ciepłowni Kortowo-Bio jest firma PLN Gliwice, a wykonawcą robót budowlanych są firmy Energomontaż Zabrój Wrocław i Remak S.A. Do nas. Kontraktu firma Energopomiar. Może bliżej. Przedsięwzięcie jest finansowane przez Unię Europejską w ramach programu. Panie Marszałku, może przytrzyma Pan też ten... Panie Prezydencie, też tak samo, może przytrzymajcie. Zmniejszenie emisyjności gospodarki pod działaniem 1.1, wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej. Ponadto na współfinansowanie projektu została podpisana umowa o pożyczkę ze środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Historia można tego nie zobaczyć. Dla upamiętnienia inauguracji budowy ciepłowni Kortowo-Bio przez wmurowanie niniejszego aktu swoje podpisy podczas uroczystości złożyli pan Piotr Przymowicz, prezydent Olsztyna, pan Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, pan Konrad Nowak, prezes zarządu MPEC spółka z Olsztynie i pan Stanisław Kalarus, przedstawiciel wykonawcy, prezes zarządu Remak S.A. Zapraszam Państwa. W naszej kupie znajduje się dzisiejsza Gazeta Olsztyńska. Składamy z tej chwili akt elekcyjny. Gazeta jest szeroka. Pani drodze, możemy Panią poprosić o pomoc. Gazeta jest chyba za wysoka. Albo za dużą gazetę zamówiliśmy, albo za krótką kulturę. Tak, pytanie kończy się po tej opinii. Zapraszamy, proszę powiedzieć, na listę.
Pan marszałek powiedział, że świetna zaprawa. Jestem ciekaw, kto to dźwignie. No, podłączycie pod jakiś ten. Jeszcze datę. Jaką? Na dzisiejszą. 27, tak? Jak się uda. No. Za, chyba jest za. To trzeba chyba trochę poczekać, żeby zaschło. No dobrze, udało się. Szanowni Państwo, uroczystość powoli dobiega końca. Bardzo dziękuję za przybycie, żeby uświetlić to wydarzenie. Mam nadzieję również, że niebawem będziemy mogli się spotkać na kolejnych takich wydarzeniach, inauguracjach następnych inwestycji energetycznych w mieście. Oczywiście zapraszam Państwa tutaj na poczęstunek i też jeżeli Państwo mieliby ochotę zwiedzić naszą ciepłownię, to istnieje taka możliwość, teraz będzie tutaj gotowy zespół, pan kierownik ciepłowni do tego, żeby oprowadzić Państwa zainteresowanych po obiekcie ciepłowni, gdyby ktoś jeszcze z jakichś powodów ich jej nie widział wcześniej. Także zapraszam serdecznie, jeszcze raz bardzo, bardzo Państwu serdecznie dziękuję.